Powraca temat afery związanej z olsztyńską spółdzielnią mieszkaniową po Jeziorze. W programie Uwaga dziennikarze TVN przedstawiają nieznane, szokujące informacje. Halo? Może pan mówić? Tak. Panie Zenku, dopiero akta przyszły z sądu okręgowego. Tak. Jutro będzie to załatwiane. Wszystko w porządku. Witam pana prezesa. Piotr, kłaniam się, Zenku. Musimy się koniecznie spotkać, żeby jakoś rozsądne ruchy wykonywać. Ściskam się, wszystko jest w najlepszym porządku, kontroluję to. Trzymaj się. Odtajnione materiały operacyjne dają dowody na istniejący w Olsztynie towarzyski układ, który przekładał się na postępowania karne. Halo? Witam pana prezesa. Dzień dobry. Chciałbym prosić dzisiaj o spotkanie, wiesz, bo musimy omówić parę spraw. Już wczoraj z Pawłem się widziałem, bo tam jeszcze, wiesz, monitorujemy tą Łomżę. No i dobre wieści są? Dobre, są dobre. Kontrowersyjny temat spółdzielni mieszkaniowej został podjęty także przez poseł Lidię Staroń podczas wtorkowej konferencji prasowej zatytułowanej Olsztyńska Ośmiornica. Ja już zwróciłam się do prokuratora generalnego, ale także do ministra sprawiedliwości po to, aby jeszcze raz skontrolował te postępowania w kierunku ponownego podjęcia tych, na które wskazywały materiały operacyjne. W kierunku także, oczywiście w świetle tych materiałów, które są ujawnione, w świetle dzisiaj już jawnych podsłuchów, dlatego że te materiały zostały odtajnione pismem komendanta głównego policji i dzisiaj każdy dziennikarz już ma do nich dostęp. Każdy może zobaczyć rzeczywiście, co tam się działo, że za kulisami prowadzonych spraw karnych, za kulisami prowadzonego postępowania w prokuraturze toczyła się, że tak powiem, toczyła się walka czy bitwa o to, aby nie ujawniać rzeczywiście osób, które łamały prawo, aby te osoby wręcz chronić. W przedstawionym w materiale TVN układzie towarzyskim sieć powiązań jest niezwykle rozległa. Również dotyczy ona dziennikarzy. Bardzo spolegliwych, którzy bardzo często działali wbrew etyce zawodowej, wbrew staranności, a wypełniając zamówienia wręcz, czy zobowiązania, czy też polecenia osób, z którymi współpracowały. Mając wiedzę, jak za kulisami rozgrywała się sprawa olsztyńskiej spółdzielni mieszkaniowej po Jeziorze, Lidia Staroń zamierza podjąć określone działania, aby postępowania toczyły się poza apelacją białostocką. Ponieważ tak jak wskazywała cały przebieg dokumentacji, nie będzie to postępowanie w moim przekonaniu bezstronne. A sąd musi działać bezstronnie i musi być niezawisły. Olsztyńska ośmiornica to kolejny kontrowersyjny temat, którego nie boi się podjąć posłanka. Jak sama podkreśla, walka o sprawiedliwość nie jest łatwa, ale ten fakt nigdy nie powinien zniechęcać. Jeżeli my, jako obywatele, zwykli obywatele, a szczególnie zaufania publicznego, będziemy się na to godzili i damy się zastraszyć, to wtedy gdzie będziemy żyli? To jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość? Czy my mamy się godzić na to, co widzieliśmy, na to, co wiemy, na to, co wkoło nas istnieje? Każdy człowiek naprawdę może wokół siebie zrobić dużo, jeżeli się nie będzie godził na patologię, jeżeli będzie reagował, jeżeli będzie też robił cokolwiek. No przecież tego się uczymy to. Uczymy się społeczeństwa obywatelskiego, uczymy się takich postaw, które nie myślą tylko o tym, żeby mieć, ale żeby też w środowisku być, żeby wpływać na rzeczywistość, żeby tworzyły się normalne standardy, żebyśmy po prostu nie gnili od środka. O kolejnych doniesieniach w tej sprawie z pewnością jeszcze nie raz będziemy państwa informować.